Jestem dumny, ponieważ zawsze jestem dumny ze swych rodaków. Lecz szczerze liczyłem na większy odzew. Nic straconego. Mamy doświadczone, pełne pożytecznej wiedzy głowy, które chcą nam pomóc. Mamy jeszcze trochę czasu. Śpieszmy się pomału. Proszę wszyscy razem, postarajmy się jeszcze bardziej mocniej uzmysłowić społeczeństwo. Nasze otoczenie, każdego, do kogo uda nam się dotrzeć, z czym mamy do czynienia, w tym momencie naszą jedyną obroną, ratunkiem jest wiedza. Proszę wszyscy razem, postarajmy się jeszcze bardziej uzmysłowić społeczeństwo. Przedstawiam wam dzisiejsze skróty z protestu głównie przeciwko cenzurze, cenzurze prewencyjnej. Osoby, których przemowy nie pokazuję, proszę nie czuć się urażonymi. Jesteście równie cenni, tak samo jak każdy zainteresowany, który dzisiaj tam był, czy nas obserwował. Rodak, patriota, Słowian, Lechita, ziom, brat Waffen. Każdy z was, z nas, pojedynczym pociskiem jest wystrzelony w stronę cenzury i naszej wspólnej sprawy. Tak jak mawiała pani minister, rzucajmy z kamieniami w tego dinozaura. Uwierzcie, on w końcu padnie. Kurwa, dziecko. Kochani, 25 stycznia 2020 roku w Gdańsku odbędzie się protest przeciwko 5G. Ze szczerego serca wysyłam wam zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Niestety na sam koniec niemiła niespodzianka ich spotkała, ponieważ przeor zdecydował, że nie będą mogli swojej oprawy tego wydarzenia wystawić, czyli nie będą mogli zaprezentować ogromnej pracy swojej, jaką włożyli, czyli zaprezentować obrazu związanego z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920. Zostało to im powiedziane 5 minut, zanim zdążyli w zasadzie z muru zrzucić ten napis. Także są ogromnie rozczarowani i to komentują to tak, że jest to po prostu cenzura, która wdarła się do kościoła. Kościół mówi o tym, że on jest za człowiekiem, on walczy o dobro, tak? Natomiast w Polsce niestety sytuacja wygląda zupełnie inaczej i ta cenzura jest obecna w kościele. Żądam w imieniu Polaków. Większość Polaków się boi, ale ci ludzie, którzy tutaj przyszli ze mną i protestują, za co serdecznie wam kłaniam się państwu nisko za to. Naprawdę, jestem pod wrażeniem, że coraz więcej ludzi budzi się w Polsce. Jesteśmy zewsząd otoczeni kłamstwem. Żyjemy w cywilizacji kłamstwa opartej na chciwości i na kulcie grabieży. Na fałszywych autorytetach, na fałszywych ekspertach, na fałszywym prawie, na fałszywych pojęciach, fałszywej nauce. Drodzy Państwo, okłamują nas o pieniądzu, że jest suwerenny, o bankach jako instytucjach zaufania publicznego, o przymusie podatkowym, o żywności, że jest zdrowa, o szczepionkach, że są bezpieczne, o GMO, że nie istnieje, o 5G, że jest bezpieczne. Proszę Państwa, z chciwości i zysku okłamują nas nawet w sprawach klimatu. Kłamią w sprawie roszczeń żydowskich i historii. Kłamstwo w dzisiejszej polityce jest narzędziem sprawowania władzy. Proszę Państwa, o co więcej walczymy? Proszę Państwa, walczymy o cywilizację prawdy i cywilizację etyki. I o konsekwencji z tej cywilizacji wynikające. A tymi konsekwencjami są dwie.
jest odpowiedzialność i swoistego rodzaju immunitet. Odpowiedzialność to znaczy, że gdy kłamiemy, musimy wiedzieć i mieć świadomość, że spotka nas za to kara. Tym dotkliwsza, im więcej ludzi skrzywdzimy. I tym dotkliwsza, im wyższe stanowisko będziemy zajmować. Wreszcie, swoisty immunitet to jest wtedy, gdy mówimy prawdę, to nigdy nie może nas za to spotkać kara. Znacznie więcej, jest kreowaniem fałszywego obrazu rzeczywistości. Takiego obrazu, który ma społeczeństwo obezwładnić i uczynić bezwolnym. Temu służy budowanie fałszywej siatki pojęć i fałszywych autorytetów. Dzisiejszym polem bitwy jest świadomość i przywracanie pojęciom ich właściwego sensu. Bez zwycięstwa w tej bitwie nie wygramy wojny o wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo Polaków. Dlatego odważnie odkłamujmy fałsz różnych stworzonych przez speców od socjotechniki i manipulacji, narracji oraz konsensusów naukowych. W imię prawdy, bo prawda nas wyzwoli. Podstawową techniką manipulacji jest wmawianie społeczeństwu, że żyje w świecie uczciwych reguł, na przykład uczciwego pieniądza. I wzbudzanie w nas poczucia winy, że wszelkie niepowodzenia osobiste i społeczne są wynikiem naszej indolencji i niedoskonałości. Była taka konstytucja ważna, konstytucja Nihil Nobi, która z łaciny mówi wyraźnie, nic o nas bez nas. Okazuje się, proszę Państwa, że w Polsce wszystko, 99% spraw jest bez społeczeństwa polskiego. Mało tego, proszę Państwa, lada moment na terenie państwa polskiego ma być realizowana ustawa JUST. Innowacji technologii w Polsce? Nie. Ja jestem za tym, proszę Państwa, aby rząd premiera Mateusza Morawieckiego wziął pełną odpowiedzialność za wszelkie niedociągnięcia, a tym bardziej przede wszystkim zagrożenia z tytułu utraty życia i zdrowia dla dzieci jeszcze nienarodzonych, dla kobiet w ciąży, dla mężczyzn i w ogóle dla ludzi już urodzonych, żyjących. I proszę Państwa, to jest ta kwestia. Pan kanałów, potem sobie to autorytarnie zdejmują wedle widzimisię. Cały czas trwa ogłupianie narodu i nastawianie nas przeciwko sobie. Także mój apel dzisiaj jest zupełnie inny po wysłuchaniu tu niektórych przemówień niż ten, z którym przyjechałem. Ja już nie będę Państwa uświadamiać w tym, że cenzura dobrze się rozwija, że co prawda ma inną formę niż ta za komuny, ale cele są tej cenzury takie same, cały czas trzymać naród w garści i mogę powiedzieć tylko jedno. Nie przekonamy wszystkich, żeby myśleli tak jak my. Nie wymusimy tego na nich, ale na nas też nikt nie wymusi, żebyśmy siedzieli cicho. Także ostatnie zdanie, mój apel. Proszę Państwa, nie szukajmy wrogów pośród siebie, bo o to przeciwnikowi chodzi. Można 1000 powodów znaleźć, które nas różnią, ale akurat w tym jednym celu powinniśmy stać wszyscy razem. Słuchajcie, ja ze strony zdrowia. W latach 80. były przeprowadzone badania, chodziło o populację ludności w poszczególnych latach. Prognozy były takie, że w 2000 roku powinno nas być 55 milionów. Teraz ile nas jest? W 80. latach było nas 40 milionów. Nie mamy teraz może więcej niż 32 miliony. Zastanówcie się, my jesteśmy depopulowani. Rak mamy praktycznie wszędzie, robimy, w tej chwili zaczynają na naszych dzieciach robić testy. Testy właśnie takie jak 5G. Słuchajcie, ze wszystkich szpitali, których ja mam kontakt, coraz więcej mamy zachorowań na glejaka. Glejak występuje tam codziennie, co kiedyś w latach 80. było to raz na 3-4 miesiące. Zastanówmy się nad tym, co się dzieje. Na pewno, jeśli pomyślicie o swoich rodzinach, chyba nie spotkaliście rodziny, gdzie nie było nowotworu. Po drugie, żywność, to co się dzieje, ile mamy chemii koło nas, to jest tragedia. Zadbajmy o nasze społeczeństwo, o naszych dzieci i o naszą Polskę. Bo to jest najważniejsze. Jeśli będziemy mieli zdrowe dzieci, to doczekacie emerytur. A nie wiadomo w takim tempie, czy my doczekamy 1/5 społeczeństwa doczeka w ogóle emerytury. Dziękuję bardzo. Bo jak widzicie, suweren zaopiekował się wszystkimi poza sobą.
zaopatrzył posłów, senatorów, zaopatrzył rząd, ministrów we wszystkie narzędzia, w cieplutkie, ekskluzywne biura, fotele, a podczas gdy suweren, aby spotkać się jeden z drugim, Polak z Polakiem, musi stać na ulicy. To musi się zmienić. Chciałabym, może zawołam, halo, czy leci z nami TVP? Panie prezesie Kurski. Tuf przejdzie na ten portal i znajdą się reklamodawcy. Nie miejcie wątpliwości. Ale cóż, jak widzę posła Konfederacji pana Bosaka, który mówi, to niemożliwe. Rozpoczynamy długi marsz do wolności. To ja mam w dupie takie gadanie. To znaczy, ile tego marszu? Jeszcze 30 lat? Brawo! Dostajecie kasę od państwa, z którym niby walczycie. To obróćcie tę kasę na nasz cel. Załóżcie portal polityczny, którego nikt nie będzie mógł zgasić. Żeby zgasić ten portal, to trzeba będzie was pozabijać. Czego się boicie? Śmierci się boicie? W Boga nie wierzycie? Wszyscy umrzemy. Niewolnicy. Wszyscy umrzemy. I my, i oni. Albo umrzemy w gównie i strachu, albo będziemy mieli swój portal, gdzie te wszystkie rzeczy, o których mówili tu poprzednicy, będą walić jak z działa. Tego wam życzę, kochani, i sobie też. Żeby mnie nikt nie gasił za to, że powiedziałem LGBT, albo powiedziałem precz z genderem, albo powiedziałem Gazeta Wyborcza kłamie. Mowa nienawiści, mowa nienawiści, mowa nienawiści. Niewolnicy, zbuntujcie się! Wolność słowa! Tak jest, wolność słowa! Bo ja zabiorę państwu może jeszcze pół minuty do minuty. Szanowni państwo, od 1939 roku państwo polskie nie ma polskich służb specjalnych, które by działały na rzecz wyłącznie państwa polskiego. Chwała Bogu, że nas jest tyle, ale następnym razem to proszę poszukać sąsiada, Bóg zapłać za spotkanie, Bóg zapłać. Jeśli chodzi o zdrowie dzieci, 5G zostało na pewno uruchomione. Mamy już sygnały, że dzieci, które miały stabilne padaczki, zaczynają znowu wchodzić w aktywne postacie. Nie ma się co dziwić. Metal, który dostają w procedurach medycznych, jest po prostu substancją, która interferuje z falami elektromagnetycznymi. Oprócz tego 5G jest to częstotliwość, która wchodzi w rezonans z wodą, która jest 90% w mózgu. To są takie drętwe fakty naukowe, ale jeżeli sobie weźmiecie na przykład wodę, wstawicie do mikrofalówki, to zobaczycie, na czym polega to działanie. Tym bardziej, że dzieci autystyczne mają ciągłe zapalenie mikrogleju, czyli to jest stan zapalny, podgrzanie mózgu, a więc obniża się poziom pobudzenia. Mózgi stają się wrażliwsze na wszystkie czynniki zewnętrzne. Cieszę się, że ci, którzy przynoszą do nas tą paskudną technologię, dostali trochę po ogonku, gdzie nasi bracia z Bliskiego Wschodu, tu szacun panu z Syrii, szacun dla Iranu, to są nasi bracia w haplogrupie R1A1, próbują nas wysłać na wojnę z nimi. To nie nasza wojna. My mieliśmy z nimi wspaniałą współpracę. Budowaliśmy drogi, cukrownie, różne zakłady. Apeluję na bezpieczeństwo żywnościowe. Apeluję do was wszystkich, abyście byli przygotowani na przynajmniej te 3 dni. Takie biblijne 3 dni ciemności. Kto z państwa ma żywność na 3 dni? Często jak mamy jakieś spotkanie, jest nas dużo, jest nas sporo. Proszę państwa, to jest nie do pomyślenia, że jak jest sklep zamknięty przez 2 dni, to jest po prostu puste półki na stoiskach warzywnych. Moja mama, która odeszła w 2004 roku i robiła weki, proszę do dziś są jeszcze szczelne. Czyli potencjalnie te jabłka jeszcze można by było przefermentować, tak? To nam gwarantuje dobre samopoczucie, dobre zdrowie. I powiem to jeszcze raz, to co powiedziałem w PLWD, że
pod hasłem Rolnik w Belwederze. Proszę Państwa, jest śledztwo holenderskich dziennikarzy, które mówi dobitnie, że włosy w zakładach fryzjerskich w Chinach trafiają jako polepszacz do chleba i 20% hydrolizatu jest dodawane do chleba. Powód usunięcia? Mowa nienawiści. Sprawdźcie sobie, ten film jest na CDA. Możecie go obejrzeć. Dorotienstrasse. Krótki materiał, nie ma tam ani jednego złego słowa nienawiści. Temat po prostu zakazany. Dlaczego to się usuwa? Czy to jest wolność słowa, o której mówią media głównego nurtu? Proszę bardzo. Kolejny przykład. Materiał, którego nie znajdziecie. Hej, kolęda, kolęda. Naprawdę w Polsce za odśpiewanie kolędy należy się liczyć z tym, że zostanie usunięty materiał wideo? Tego materiału w tej chwili nie ma. Zobaczycie go tylko na CDA. To dobrze, że jest taki serwis jak CDA, ale ważne pytanie. Dlaczego tylko taki mały serwis może funkcjonować, a duży serwis, praktycznie monopolista, YouTube, Facebook i inni, mogą robić z nami co chcą? Wina jest polityków. Marcin, dobrze podkreślił, my słyszeliśmy będąc w parlamencie przez ostatnie ponad pół roku i w rządzie właśnie tego typu narracje w takich słowach, a bardzo rzadko konstruktywne prace na rzecz naszej ojczyzny narodu polskiego. Dzień dobry Państwu i widzę samych przyjaciół tutaj się zebrali, ale myślę, że następnej okazji to będzie na pewno o wiele więcej. Proszę Państwa, ja nie wiem, co to znaczy cenzura, ale ja wiem, co to znaczy prewencja. My jesteśmy właściwie cały czas na cenzurowaniu prewencyjnie, dlatego że zabierają nam umysły, próbują zabierać nam umysły, zabrali nam ziemię, oddali, sprzedali. Oddali za darmo. Chcą, żeby nas wywłaścić z naszych terenów. Naprawdę źle się dzieje. Jeżeli my się nie obudzimy, a widzę, że naprawdę zaczynamy się budzić już i czyni tylko będą świadczyć o tym, że my naprawdę istniejemy, żyjemy. Próbują nas zabijać właściwie, bo to te szczepionki, te 5G właściwie, to wszystko jest, to nie jest wytworem wyobraźni. To jest plan, który już szykowany był już dawno przeciwko nie tylko Polsce, nie tylko narodowi polskiemu. Przeciwko całemu światu. My musimy naprawdę skupić się, musimy zebrać się do kupy, musimy razem walczyć, musimy zmieniać ten świat, musimy odbić tą naszą Polskę z rąk tych sionistów, którzy próbują tutaj zagnieździć. Polska to nie jest ten las, do którego ktoś tam przyjechał i był pusty ten las i powiedział komuś tam, to jest Wolin. To nie jest to. Polska to jest naród, który istnieje od tysięcy lat, który walczy o swoje, który ma swoje i nie pozwalamy sobie nikomu zabrać nam naszej tożsamości tutaj. Próbują nie tylko przeciwko Polsce, oczywiście wiecie Państwo, że cały świat właściwie tam teraz podpuszczają przeciwko Iranowi. Cały czas ta propaganda. Cały czas ta propaganda działa przeciwko nam właściwie i są pewne plany, które musimy razem po prostu zniweczyć. Proszę Państwa, zróbmy wszystko, żebyśmy razem łączyli się, żebyśmy zmieniali
to, co szykują przeciwko nam, żebyśmy po prostu byli we własnym, tak jak to powinno być, we własnym kraju, na własnej ziemi, z własną kulturą i z własnym rządem. Brawo! Słuchajcie, przepraszam, że się wcinam, ale znajdźcie jednego Żyda, który tak się wypowie o Polakach jak na nim. To macie odpowiedź, dlaczego oni tak Syrii nienawidzą. Brawo! Sławomir Zaczewski, bardzo dziękuję panie Sławomirze, że pan z nami tutaj jest. Dziękuję serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Cieszę się, że wielu z nas tu kręciło głowami, jak Wojtek Olszański mówił, witał niewolników. Słuchajcie, no konsternacja. Akurat co do nas nie ma wątpliwości. Czujemy się wolnymi Polakami na własnej ziemi. A to, że Polska jest pod okupacją, to jest inna sprawa. Nawet w obozie koncentracyjnym można być wolnym człowiekiem. Święty Ojciec Kolbe to udowodnił. On patrzył prosto w oczy SS-manom, tym bandytom, którzy w każdej chwili mogli go zamordować. I my też, jeśli mamy w sobie godność Polaka, Słowianina, mamy im patrzeć prosto w twarz, w oczy, bo to oni są okupantami, złodziejami, bandytami i tak dalej. Brawo! Brawo! Więc jesteśmy wolnymi ludźmi, nie żadnymi niewolnikami. Oczywiście większość z nas jest zadłużona. Niech ktoś mi powie stąd, że kto nie ma kredytu, kto nie spłaca Żydom, kto nie ma komornika albo innej służby. Będzie reset! Słuchajcie, cały ten dług jest fałszem. To jest zbrodnia na narodzie polskim. Nas zniewolono właśnie pod względem przede wszystkim ekonomicznym. Jest to przemoc ekonomiczna. I apeluję tutaj do tych, którzy współpracują z okupantem, między innymi w służbach tych komorniczych. To jest coś koszmarnego, że niestety rękoma polskich chamów, bo tak trzeba powiedzieć, polskich chamów jesteśmy także gnębieni. Bo przecież w tych wszystkich firmach, związanych z rewindykacjami, niestety pracują Polacy. A ktoś na górze się cieszy, że Polaka gnębi. Co do niektórych wypowiedzi, ja nie chcę tutaj ojca uczyć dzieci robić, bo przecież tu są tacy patrioci, no jak pan profesor, pan doktor i tak dalej. Nie przekonujmy przekonanych. Raczej wychodźmy do tych, którzy są nieświadomi, którzy idą na zagładę. I my mamy obowiązek, jako świadomi ludzi, bo ludzie, Polacy, którzy dostali od innych, przekazywać to, nie zachowywać dla siebie. My tu się spotkaliśmy praktycznie we własnym sosie, bo co, my panią sprzątaczkę przestraszymy, przemawiamy i to jest plus dla nas, przemawiamy do naszych braci policjantów, bo chcę przypomnieć, że to są także Polacy, bo nas się szczuje, próbuje się naszczuć na siebie. Ja rozmawiam często z policjantami wojskowymi i na tej zasadzie, że przyjdzie moment, że będziemy sobie wzajemnie pomocni i nie bądźcie nadgorliwi. I nie wykonujcie gorliwie wszystkich poleceń tych, którzy okupantów. Brawo! Oni nie służą wam, brawo! Mam tutaj na myśli między innymi tych urzędników, którzy za parę groszy się sprzedają. Słuchajcie, dlaczego nasi wrogowie wygrywają wybory? No bo przecież około 800 do miliona mamy urzędników. To są przecież ci, którzy wraz ze swoimi rodzinami głosują na naszych wrogów. To jest po prostu coś przerażającego. Ale oni się tłumaczą, że oni to robią, poświęcają się dla swoich rodzin. Słuchajcie, no wszyscy złodzieje tak mówią, że to poświęcenie... A to, że niszczą drugiego Polaka, że drugi Polak może zdychać, to nieważne, co? Czyli jest to przykład chamstwa. Ale zjawisko chamstwa nie jest tylko znane w Polsce, bo to jest pod każdą szerokością geograficzną. Pojęcie biblijne zresztą. Słuchajcie, podnośmy poziom kultury i odhaniajmy tych ludzi, którzy nam w pewnym sensie zagrażają, bo... Kto zna, a twierdzi, że to kłamstwo, jest ostatnim łodrem. I to są was najpierw prawda. Przykre jest tylko to, że media masowe i ich zastosowaniem jest stworzenie u widzów złudzenie bycia poinformowanym, iluzji rozpoznania. Proszę państwa, my mówimy, co chcemy, a oni z nami robią, co chcą. I to jest ta różnica. Chciałoby się powiedzieć, Polsko, wróć do nas. Wy doskonale bardzo sobie zdajecie sprawę, że to już nie jest tak,
jak było... Bardzo dziękuję także tym, którzy nie zdołali przybyć, ale aktywnie włączyli się w tę inicjatywę. Inicjatywą zaraził nas i bardzo rozpowszechnia przez już kilkadziesiąt lat, ale także praktycznie w każdej z nas